Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy wspierają kanał poprzez Patronite. Lista wszystkich wspierających oczywiście na końcu odcinka. W tym miesiącu w giveawayach słuchawki, gitara elektryczna i różne inne gadżety do wygrania. Siemano, siemanderko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 817 filmiku o gitarach. Żeby nie było, pokażę Wam czas i miejsce akcji. Czas i miejsce akcji jest następujący, rok 2018. Jestem przekonany, że rok 2018 to już dla niektórych z nas tak zwana przeszłość. No ale jak wiecie, filmiki kręcone są do przodu. Dzisiaj, słuchajcie, gitara bardzo, bardzo ciekawa, bardzo interesująca, bardzo, bardzo fajna, bo sygnatura. Jak wiecie, sygnatury na Fog to jest coś, co ja bardzo, bardzo lubię. Lubię sobie testować te sygnatury, sprawdzać je, bo po prostu dzięki temu możemy się dowiedzieć, czy takie gitary są lepsze, czy są też gorsze od gitar niesygnowanych. No i co mamy tutaj? Mamy tutaj dzisiaj gitarę Nuno Bettencourta. Nuno Bettencourt to taki gitarzysta znany kiedyś z zespołu Extreme, później w tym zespole już nie grał, ale występował sobie solowo, wirtuos i ogólnie był taki moment, że był uznawany jako jeden z najlepszych gitarzystów na świecie, zdobywał nagrody, no i wtedy właśnie firma Washburn, czyli oto ta tutaj firma, o bang, 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 zrobiła mu taki Nuno. Nuno na niego się mówi, więc zrobiło mu model Nuno. Tych modeli Nuno było kilka, wyższe, niższe. Ten jest akurat najniższy z serii i jest to instrument no taki totalnie budżetowy. Używany można znaleźć za jakieś 400-500 zł, nowy za jakieś 700, okolice 700 zł. Za te pieniądze jest to bardzo, bardzo fajny wybór i bardzo fajna sprawa na początek. Instrument jest prosty w swojej budowie, instrument jest bez żadnych fajerwerków. Poza kształtem i poza główką, kształtem główki, która jest bardzo, bardzo specyficzna i poza tutaj kształtem, ten instrument za wiele z tymi normalnymi instrumentami od Nuno Bettencourta wspólnego nie ma. Nawet łączenie gryfu jest inne, bo tutaj jest po prostu zwykłe na takiej płytce, natomiast no tam jak Nuno ma, to ma takie specjalne na takim pasku z metalu, tam jest kilka śrub, jest trochę inny dostęp. No ale nawiązuje ta gitara gdzieś kształtem do tej nunowej, takiej normalnej, wysokiej, amerykańskiej, czy nawet jakiejś tam, nie wiem, gdzie oni jeszcze je robili. Ta jest zrobiona, diabli wiedzą gdzie, pewnie w jakiejś Indonezji albo w Chinach, słuchajcie, nie ma tutaj nigdzie napisane. W tej takiej wysokiej, tu jeszcze taki jest jeden taki kawałeczek takiego drewna, bo to chyba z tego łączenia on wynika. No oczywiście tam on ma zupełnie inny mostek, zupełnie inne pick-upy, bo chociażby wykorzystuje Bill Lawrence 500XL, L500XL, taki przetwornik pod mostem. Oczywiście tutaj tego wszystkiego nie ma. Tutaj mamy zwykły, prosty instrument dla początkujących, jak już mówiłem, który jest tam gdzieś nawiązujący do tych sygnatur, no ale jest sygnowany, jest sygnaturą. Witam wszystkich oglądaczy filmików o gitarach, witam wszystkich tych, którzy już na poziomie strun próbują znaleźć swoje brzmienie i którzy nie boją się eksperymentować właśnie z tym, że i wiedzą o tym, że każde różne struny zagrają Wam inaczej i że nawet jeśli będziecie mieli jakiś tam zestaw od jakiejś firmy, na przykład tutaj mamy zestaw od firmy Ernie Ball w bardzo ciekawej grubości, no to na pewno będzie tak, że każdy z tych zestawów będzie inaczej
pod palcami, każdy inaczej będzie brzmiał, każdy będzie miał inną żywotność, inny feeling, inaczej się będzie przesuwało rękę, jedne będą twardsze, drugie miększe, jedne będą brzmiały jaśniej, drugie ciemniej, dłużej będą wytrzymywać i tak dalej, ale nie pytajcie się na forach, jakie struny kupić. Struny kosztują, ja sobie założyłem 32 zł średnio, różne są ceny, ale tak sobie założyłem i tak naprawdę jest to przy wymianie raz na miesiąc złotówa dziennie, a przy wymianie raz na dwa miesiące 50 groszy dziennie, nie jest to dużo. I myślę, że warto kreować swoje brzmienie również strunami i że warto również sprawdzać różne ciekawe rozwiązania, jeśli chodzi o to. Tutaj mamy Skinny Top Beefy Bottom, czyli znowu są małe cycki i jeszcze większy wiadomo co. 10,54 zestaw, więc tutaj mamy od 11, tak już na grubo, 32, 44, 54, a tutaj 10, 13, 17, czyli tak trochę cieniej. No ja na przykład te struny bym widział w drobce, byłoby dobrze w drobce na tych strunach, myślę. Całkiem by to mogło nieźle grać. W drop cis też, albo na przykład w standardowym D też by można było spróbować. Więc kombinujcie, szukajcie i nie bójcie się eksperymentować ze strunami. Przechodzimy już sobie do odcinka. Dwa humbuckery washburnowskie o całkiem mocnym sygnale i całkiem takim sprawnym i rzeźkim soundzie. Dużo takiego wysokiego środka, przebijające się. Zablokowany przeze mnie oczywiście mostek tremolo, ala fenderowski. Ściągnąłem go tutaj oczywiście sprężynami, trochę tutaj poluzowałem śrubki i on ładnie sobie leży na desce, działa jak stały mostek. Oczywiście volume, to nowe wersje tego instrumentu już mają sam volume i jeszcze jest taka ciekawostka, że wtedy ten volume jest z push-pullem, czyli można sobie rozłączyć cewki w tej gitarze. No w tej tego akurat nie ma, mamy to tutaj rozwiązane klasycznie, czyli volume i ton i trójpozycyjny przełączniczek, czyli normalnie neckowy, dwa naraz i mostkowy, 22 progi, jak już wcześniej wspomniałem, główeczka w zajebistym kształcie, nawiązującym gdzieś tam do Stratocastera, ale w rewersie, więc wielki props, jeśli chodzi o moją osobę, z takim tutaj lekkim, takim fikuśnym zaokrągleniem, nie taka ładna okrągła jak w Stracie, tylko taka z takim zawijaskiem. Klucze sygnowane są przez Grovera, ciężko dosyć chodzą, całkiem spoko trzymają strój i wszystko jest ok. W gitarze ustawiona jest niska akcja strun, a zatem da się ustawić w tym instrumencie całkiem niską akcję strun. Jeśli chodzi o pewne mankamenty tego instrumentu, no to powiedziałbym tak, tutaj wykończenie tych progów na samym końcu jest takie trochę, że jest takie zadziorne, czyli jak się tutaj przejeżdża ręką, o nie, w ten sposób, no to tak czuć, że te końcówki progów nie są takie do końca wygładzone. Jak się człowiek przyjrzy trochę temu instrumentowi, no to takie tutaj są dosyć krzywe malowania na boku tej główki, nie wiem, czy to zauważycie, sprawdźcie sobie, nie, ale chyba powinno być widać, jakby moją twarz usunąć, to powinno być, o, czekajcie, bo to łapie, pewnie autofokus jest twarzowy. W każdym razie, o, wy widzicie, o co chodzi? Tutaj te takie malowanka są takie tutaj dosyć krzywe, więc to już jest coś takiego. No ale z drugiej strony, czego wymagać od instrumentu, który kosztuje 500, no trzeba wymagać od niego to, żeby stroił, żeby grał, żeby się nie rozstrajał, żeby się nie rozleciał. No. Korpus jest najprawdopodobniej z drewna olchowego, ale też może być z drewna paduak, jakoś tak się na to drewno mówi. Gryf jest oczywiście klonowy z palisandrową podstrunnicą, dokręcany, jak już powiedziałem, do korpusu. Łączenie na główce nie jest gryf z jednego kawałka, łączenie na główce jest tutaj zrobione mniej więcej.
co jest dosyć charakterystyczne dla gitar Washburn. Nawet stare różne Washburny też to miały w ten sposób. Jeśli chodzi o samą gitarę, jest to taki korpus stratokasterowaty, lekko zmniejszony. On jest taki malusieńki, taki fikuśny, więc gitara się nadaje dla trochę mniejszych ludzi, jak dzieci i na przykład dziewczyny, które nie są duże, tylko są takie trochę mniejsze. Znaczy są też duże dziewczyny, ale dla tych mniejszych się nadaje. Dla tych większych pewnie też. No. I dla dużych facetów też się ta gitara nadaje, więc spoko. No. Ja jestem taki nawet w miarę spory i grało mi się na niej wygodnie, więc pełen luz. Oczywiście zajebiste tutaj wcięcia z tyłu, więc jak mamy brzuch od browara, to tutaj możemy sobie to łatwo oprzeć. Oczywiście tutaj takie fajne tutaj ścięcie też, które umożliwia to, że nam sobie leży ręka. Wykończenie jest takie, bym powiedział, satynowe gdzieś. Myślę, że tak to można nazwać. Gitara jest tak zrobiona troszeczkę, że tak gdzieś jak na przykład się tu ręką rusza, to czuć te łączenia drewna gdzieś. No nie jest to taki instrument, słuchajcie, który jakimś tam super wykończeniem urywa jaja, ale samą swoją rolę w tym, że po prostu za 500 kupujemy gitarę, spełnia i spokojnie się nada do grania. Ma całkiem, jak już powiedziałem wcześniej, takie punchowe brzmienie. Jeśli chodzi już o brzmienie tego instrumentu, no to jak zwykle testy wykonane są na sposób różnoraki, na różnorakich wzmacniaczach. Staram się, żeby te testy po prostu zawsze były zrobione w ten sposób, że różne piece są, żeby to jakoś tam było, można było sobie porównać, jak to gra. Starałem się również grać różnie, jeśli chodzi o tak zwaną gatunkowość. Mamy Marshalla 6100 na 30. rocznicę, mamy Bognera Alchemista z wbudowanymi delayami, rewerbami cyfrowymi od Line 6, mamy, znaczy Bogner jest od Bognera, ale efekty są od Line 6, mamy Mesa Boogie single Rectifier, taką główkę, mamy też wzmacniacz Marshall JTM 60, mamy też wzmacniacz oczywiście Meddog Prince 15 z barwami zajebistymi, czystymi i też takie dwa eksperymenty stereofoniczne. Właściwie to nie jest dwa, bo jak jest JTM 60, to też jest na dwa mikrofony jakby w stereo nagrany, ale już takie typowo stereofoniczne eksperymenty, czyli Orange Micro Terror i Marshall AVT-50 przepuszczone przez Taurusa Servo, przez Nuxa Time Force'a taki delay, przez Joy of Future Chorus i przez Bossa Digital Reverb RV-5. I mamy też, słuchajcie, taką ciekawostkowo, na Jet City i na Marshallu Valve State są czyste barwy. Przepuszczam je sobie przez Super Chorusa od Bossa na stereo i w jednym kanale jest Flanger od Joyo, Raptor Flanger, a w drugim kanale jest taki delay od takiej polskiej firmy Wizar Stomp Boxes, nazywa się on Nymph i jest taki lekko chory, więc takie trochę chorsze brzmienia, bo mamy nieduże panoramę z chorusem latającym, to jeszcze w jednym jest Flanger, a w drugim jest ten delay, więc takie oto ciekawostki. Mam nadzieję, że test Wam się podoba, słuchajcie. No i że będziecie brali udział w gitarowej mgle, poprzez to, że po prostu będziecie na tej stronce, tak? Czyli zasubskrybujecie, zalajkujecie, skomentujecie, klikniecie w dzwonek, czy cokolwiek tam się robi, wejdziecie na Facebook, na grupę, na stronę główną filmików, polubicie, jeśli nie polubiliście jeszcze, no i po prostu będziecie w gitarowej mgle, zostaniecie Fogowiczami, jeśli jeszcze nimi nie pozostaliście, słuchajcie. Myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o tenże instrument. Nie ma co tutaj nabijać piany. Posłuchajcie już, jak on sobie gra. Dziękuję bardzo jeszcze raz za uwagę. Pozdrawiam, Fogmaster Xantyp. Cześć, pa. Przerywam na chwilę ten odcinek, ażeby ogłosić, co jest do wygrania w giveawayu dla patronów comiesięcznym. Akurat we wrześniu trafiło na to, że można wygrać gitarę, można wygrać słuchawki, można wygrać taką czapeczkę Laboga, można również wygrać tutaj takie oto torby z mistyczną zawartością, więc jeśli macie ochotę wesprzeć kanał i wiecie, no tam dowiedzieć się, jak to się robi, no to wejdźcie na patronite.pl/Xantyp77 i jeszcze raz wielkie dzięki
dzięki za to, co robicie. A teraz już dalej, wracamy do odcinka.
wielkie podziękowanie dla wszystkich, którzy oglądają odcinki do końca. Jesteście naprawdę fogowiczami na 300 000%. Jeszcze większe podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają ten kanał poprzez serwis Patronite lub też YouTube, wolę Patronite, jest łatwiejszy kontakt. No i którzy pomagają mi różnymi finansowymi, że tak powiem, datkami i pozwalają mi rozwijać ten kanał dla was, robić częściej te filmy. No zrobiliście mega, mega sprawę przez ostatni rok. Jak wiecie, dla was są giveawaye i w tym momencie chciałem ogłosić tego giveawaya na miesiąc wrzesień. Po pierwsze, mamy 4 koszulki od zajebistego kanału Cultifact. Zajebiste koszulki z zajebistym nadrukiem, cztery takie sztuki specjalnie dla was, więc to są pierwsze 4 nagrody. Po drugie, sklep Gitaresco, w którym macie 5% zniżki, ufundował w tym miesiącu gitarę do wygrania, więc jest nagroda na bardzo, bardzo grubo. Gitara, jaka jest do wygrania, jest to gitara do składania Harley Benton SC Custom, czy jak on się tam nazywa. Taka lespolatowata, no i generalnie to jest coś, co będzie można sobie złożyć do kupy i na tym grać, bo jak już wiecie z odcinków, no można spokojnie na tym grać. No ja gram na jednym PRS-owatym i jestem mega, mega zadowolony. W swoich pieniądzach jest to naprawdę gruba, gruba sprawa, a przy okazji jest zajebista zabawa, więc mówię, no do składania gitarka od Gitaresco, przezajebista, przerewelacyjna, z przepiękną główką, na którą można sobie napisać własne logo i nie trzeba będzie wtedy grać na Harley Bentonie. Kolejną nagrodą w tym miesiącu są słuchawki, a więc na bogato jedziemy. Gitara, słuchawki, koszulki, nie jest źle. W tym momencie już mamy ile? 7 nagród, więc jest całkiem nieźle. Słuchawki ufundowało FX Music Group, które od lat wspiera również filmiki o gitarach. Jedne się nazywają 3000, drugie nazywają się 2300 i są od Staga. Kolejne 3 nagrody, czyli tak naprawdę 10 nagród w tym momencie do wygrania, to jest tak: czapeczka od Nuxa w super torbie od Guitto. Te torby są naprawdę wypas. Zestaw kosteczek Joyo i nie tylko, bo też na przykład jest taka kosteczka, która mówi, że was kocham za wasze wsparcie. Struny, różne Stagi, ale też zaraz wam pokażę, jakie inne. I oczywiście frota od Joyo i oczywiście płytka z kanału Cultifact. Sprawdźcie, bo to jest dobra muza. Warto. Zestaw kolejny. To znowu czapeczka od Nuxa w torbie Guitto. Tym razem znakomite strony Blacksmith, które polecam wszystkim, ażeby sprawdzili. Warto, nie znacie na pewno tej firmy. Akcja ZUS trwa. Jest to jedna z tych rzeczy, które warto sprawdzić. Froteczka od Joyo. Znowu zestawik kosteczek. I znowu płytka Cultifactu. I zestaw ostatni, 10. Czapeczka od Nuxa, froteczka od Joyo z kosteczką, komplet strun Staga, pudełeczko kostek i płytka Cultifactu. Jeszcze raz naprawdę wielkie dzięki za to, co robicie dla filmików o gitarach. Niech Fog będzie z wami i zrobiliście mi mega przyjemność. I jak mówię, mam nadzieję, że ja również robię wam tą przyjemność, puszczając filmy co 2 dni, cały czas atakując was treściami gitarowymi. A dla wszystkich patronów, no, życzę oczywiście wielkiego, wielkiego powodzenia w losowaniu. Dzięki za oglądanie całego odcinka. W tym momencie już możecie obejrzeć następny, albo poprzedni, albo wrócić do jakiegoś starego, albo wejść na mój Instagram, albo wejść na mojego TikToka, albo obejrzeć jakiś fajny inny kanał gitarowy. Hej, 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 tu NBA! Witam was serdecznie. Gitarowe świry. Przechodziłem sobie, patrzę, Wołga stoi. A to nie Wołga, oczywiście się okazało, że to nie Wołga. Wołgo podobny produkt przez chwilę. To Ford jest, to już wcale nie jest wiadomo co Ford. Mianowicie taka sztuka jest o tyle ciekawa. Fajne te wloty powietrza tu potrafią mieć. Elegancko. Jest o tyle fajna sztuka, ależ tu są szczegóły. Teraz dopiero widzę, co on tutaj ma na przodzie. Ford Falcon, czyli z gatunku drapieżnych. Tyle fajny, że to jest kombiak. To jest w ogóle, wygląda jak miał jechać właśnie na plażę, wziąć deskę na górę i śmigać na plażę tutaj nad Pacyfik, żeby trochę posurfować. Tył ma też intrygujący, a to ze względu na te reflektory chociażby, czy to dyskoteka. To spokojnie można by te reflektory użyć jako światła w dyskotece. Cabrio, Cabrio, Cabrio. No, czyli wtedy już robili Cabrio, nie tylko współczesne nam BMW, chociażby Cabrio.
I co my tu mamy? Jest ciekawostka, bo on był, albo jest, ciężko powiedzieć, na sprzedaż. Jest informacja, że to jest 62 rok. No, to ja chyba tu pogadam z właścicielem, po ile takie coś stoi i ile muszę pracować u niego w ogrodzie, żeby móc go dostać. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć, cześć.